tym razem do testu mam radio Sanker Elite 3. Radio o małych gabarytach, szerokość 115 mm, wysokość około 32 mm i głębokość 195 mm. Porównanie gabarytów do Harego 3. I widok z góry, Sanker i Prezydent. Radio nie jest skomplikowane i proste w obsłudze. Włącznik i regulator siły dźwięku. Blokada szumu. Również mamy tu do wyboru blokadę szumu automatyczną. Płynna regulacja czułości odbiornika. Obrotowa zmiana kanałów. Przełączniki. Pierwszy z lewej tuba PA. Dwa rodzaje modulacji AM, FM. Szybkie wybieranie kanału 19-drogowego. Antena od radia już jest odłączona. Można sprawdzić teraz szumy własne odbiornika. 20 kanał. Pełna czułość odbiornika. Blokada szumu wyłączona. I robimy maksymalnie siłę głosu. Filtrów przeciwzakłóceniowych w tym radiu nie ma, także nie można ich wyłączyć. Pomiar mocy wyjściowej radiotelefonu i z modulacją. Radio nie posiada systemu multistandard, czyli jeśli trafi do Polski, powinno być przestrojone w polski system wzera. W tym przypadku dołączono przełącznik z tyłu radia, system polski i europejski. Sprawdzając częstotliwość wyjściową radiotelefonu, można jedynie określić, czy radio zostało dobrze przestrojone już w Polsce. Kontrola częstotliwości wyjściowej nadajnika. Częstotliwość radiotelefonu trochę za nisko ustawiona, około 110 Hz poniżej kanału, ale jest to w granicach tolerancji błędu. Szum własny odbiornika przy czułości wejścia na oscyloskopie 5 V. Nie będę pokazywał pomiaru przy czułości 500 mV, ponieważ wykres ten znajdzie się już poza skalą. Pomiar szumu własnego przy odłączonym generatorze. Takie dane techniczne znalazłem na temat tego radiotelefonu. Firma nie podaje tu sposobu pomiaru czułości odbiornika, jedynie wynik 0,5 mikrowolta. Ale mając tester radiokomunikacyjny, można to sprawdzić. Generator uruchomiony i ustawione napięcie 0,5 mikrowolta. Przy pomiarze SINAT mamy taki wynik. Czyli producent chyba raczej pokazał wynik pomiaru w systemie SN, czyli sygnał szum. Z reguły firmy podają w tym miejscu zniekształcenia w granicach albo 10, albo 12 dB. Sprawdzimy to. Przy SN w granicach 12 dB mamy czułość odbiornika 0,3 mV. Przy tak ustawionym przyrządzie z ciekawości sprawdzę, jak to będzie wyglądało przy pomiarze SINAT.
przy pomiarze SINAT brane są również pod uwagę zniekształcenia sygnału. Pomiar SINAT równa się wtedy, gdy dodamy sygnał użyteczny do szumu plus zniekształcenia sygnału i podzielimy przez szumy plus zniekształcenia sygnału. Ten pomiar jest bardziej wiarygodny. Przy pomiarze S na N należy podzielić sygnał użyteczny przez szumy. Odbiornik ma tak duże zniekształcenia sygnału, że aby uzyskać SINAT na poziomie 20 dB, musiałem zwiększyć sygnał troszeczkę ponad 200 mikrowoltów. Jakie są zniekształcenia sygnału przy pomiarze SINAT na poziomie 20 dB? W granicach 10%. Przy pomiarze SN na poziomie 12 dB mamy czułość odbiornika 0,3 mikrowolta, a zniekształcenia, tak jak widać na załączonym obrazku. Przy tych samych ustawieniach selektywność odbiornika. Teraz generator odstrojony o 5 kHz do góry. Teraz mamy pomiar nadajnika, czyli częstotliwość wyjściowa i moc wyjściowa radiotelefonu przy odłączonym napięciu na gnieździe mikrofonowym. Pomiar nadajnika przy włączonym generatorze małej częstotliwości. ...63% przy napięciu na wejściu mikrofonowym 20 mV. Modulacja radiotelefonu raczej słaba. Przy napięciu 100 mV na mikrofonie mamy jedynie 65% modulacji. Radio nie najwyższych lotów. Jedyną zaletą małe gabaryty. Posłuchamy jeszcze, jak to działa. I z włączoną blokadą szumu automatyczną.